Witam serdecznie. Od razu powiem, że mam parę wiadomości złych i parę dobrych. Może zacznę od tych złych. Pierwsza zła jest taka, że to już jest trzecia Skoda Yeti w naszej redakcji. Tak już się składa, że Skoda podstawia wszystkim redakcjom samochody pod drzwi, a więc korzystamy z tej możliwości, aby nie musieć jeździć do Warszawy i właśnie dlatego trochę więcej tych samochodów jest u nas w testach. No i to jest zła wiadomość, bo trzeci raz przyjechała akurat Yeti. Kolejna zła wiadomość jest taka, że i to testowane przez nas Yeti jest dokładnie w tej samej konfiguracji, jeśli chodzi o silnik i napęd, jak ta druga, czyli wersja outdoor, bo również ma napęd na 4 koła, również ma 170-konny silnik diesla i również ma manualną skrzynię biegów, a więc nie możemy robić testu przyspieszenia czy spalania, bo wyjdą te same wyniki. A teraz dobre wiadomości, a mianowicie ta wersja Skody Yeti jest w wersji Monte Carlo. I kiedy ja widziałem po raz pierwszy Monte Carlo w City Go czy w Fabi, to stwierdziłem, że te samochody naprawdę wyglądają świetnie. Ciekawy, czy Czesi postanowią zrobić Monte Carlo w większych modelach. No i jak wiemy, póki co jeszcze nie zdecydowali się na Monte Carlo w Octavii czy w Superbie, ale na szczęście pojawiło się Yeti. I szczerze powiedziawszy, wygląda dobrze. Zapraszam na krótki przegląd Yeti w wersji Monte Carlo. Monte Carlo kojarzy nam się z kasynami, z rajdem Monte Carlo, czy też z Grand Prix Monaco, ale żadna z tych cech nie znalazła się w wersji Monte Carlo Skody Yeti. Są za to zmiany wizualne i to bardzo liczne. Pomysł był taki, zestawmy jaskrawy podstawowy kolor z czarnymi elementami. I proszę bardzo, mamy tu czerwony jaskrawy kolor, a czarnych elementów naprawdę nie brakuje. Są tu czarne słupki, czarny dach, czarne relingi, mamy czarny grill, mamy czarne elementy na zderzakach, mamy czarne progi, czarne felgi, czarne elementy wewnątrz reflektorów, ale gdyby to komuś jeszcze zabrakło, to mamy też przyciemnione szyby. Wewnątrz również sporo zmian wizualnych. Mamy unikalny wzór tapicerki na fotelach, który jest dostępny tylko w wersji Monte Carlo. Aluminiowe nakładki na pedały, plastik skutecznie udający na kokpicie carbon. Mamy też progi z napisem Monte Carlo, a także zmienioną kierownicę spłaszczoną u dołu. Najtańszy Yeti w wersji Monte Carlo kosztuje 83 tysiące złotych. W tej cenie dostaniemy 105-konny 1.2 TSI, napęd na przód i manualną skrzynię biegów. Za DSG jak zwykle dopłacamy 8 tysięcy złotych, natomiast jeśli chcemy mieć napęd na 4 koła, to zapłacimy już 103 tysiące złotych, ale uwaga, wtedy dostaniemy mocniejszy silnik 1.8 TSI 160 koni. Nasza wersja, czyli napęd na 4 koła, 170 koni pod maską w silniku diesla i manualna skrzynia biegów kosztuje już 114 tysięcy złotych. Ale to jest najważniejsze, bo te ceny są oczywiście dosyć wysokie, bo tak to już jest, że Skoda nie należy do tanich samochodów, ale dopłata do Monte Carlo to niecałe 3000 zł, dokładnie 2750, a więc jak na tak fantastyczną, pozytywną zmianę w wyglądzie i w wyglądzie wnętrza również, to moim zdaniem przy cenie tego samochodu jest to bardzo rozsądna propozycja. A więc jeśli Yeti, to moim zdaniem tylko w wersji Monte Carlo. Czas na podsumowanie testu, ale umówmy się, testu przecież nie było, bo ten samochód przyjechał do nas prosto na plan w trakcie kręcenia filmu o Fiacie 500. A więc obejrzałem tylko Skodę z zewnątrz, w środku i no, miałem też taką chwilę zaskoczenia, dlatego że sprawdziłem cennik i okazało się, że Skoda Yeti w wersji Monte Carlo, czyli moim zdaniem znacznie ładniejszej niż podstawowej wersji, kosztuje niecałe 3000 drożej, a więc procentowo jest to naprawdę niewielka różnica ceny. Ale zamiast podsumowania wolałbym powiedzieć tak. Skoda, jak widać, podstawia samochody pod drzwi redakcji, nie tylko naszej, ale każdej redakcji i wydaje się, że to jest naprawdę świetny przykład do naśladowania i marzy mi się, aby nie tylko Skoda tak robiła w przyszłości.